Szanowni Państwo, zaczynamy nasze seminarium Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. Witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie naszych gości. Dzisiaj gościmy profesora Piotra Madajczyka, który wystąpi w roli naszego referenta, i profesora Adama Redzika, który będzie koreferentem. Szanowni Państwo, zaczniemy od wysłuchania naszych gości, następnie będzie czas na zadawanie pytań i udział w dyskusji, do której już teraz serdecznie Państwa zachęcam, i oddaję głos panu profesorowi Piotrowi Madajczykowi, który przedstawi nam referat, wystąpienie o tytule Krajobrazy biograficzne Rafała Lemkina. Czy powstała ostateczna biografia Rafała Lemkina? Panie profesorze, oddaję głos. Dobrze, dzień dobry Państwu. No właśnie. Biografia, która jest, o której dzisiaj jest mowa, która jest się z mojej strony zwieńczeniem projektu, który przez kilka lat realizowaliśmy. Więc to, o czym chciałem dzisiaj mówić, to czy zarówno pokazać o tym, powiedzieć o tym, co się udało, ale równocześnie trochę też i to pytanie, które zabrzmiało w drugiej części tytułu, czyli zapytać, no właśnie, czy można, w jakim zakresie należałoby jeszcze tą biografię uzupełniać. Czy rzeczywiście jest to biografia, która no już ma taki charakter ostateczne, jakkolwiek zawsze w badaniach historycznych mówi, że coś ma charakter ostateczny, to brzmi dość samobójczo, prawda? Ale w każdym razie to pytanie o otwarte jeszcze kwestie i wątpliwości związane z biografią Lemkina. Więc może zaczynając od tego ogólnego, od takiego ogólnego określenia obszaru, który mnie interesował. Dobrze, wszyscy, sądzę, że wszyscy wiemy, mamy autobiografię Lemkina nieoficjalnego, więc to jest taka podstawa, od której oczywiście każdy biograf Lemkina będzie wychodził. Równocześnie to, co od początku przy pracy nad biografią było wiadome, ponieważ to podkreślają wszyscy zajmujący się biografią Lemkina, że ta biografia jego, czy raczej jego autobiografia, jest bardzo specyficzna. To znaczy jest takim opisem mającym pokazać, jak powstawała konwencja z 1948 roku, i tak trochę zaczynając od sformułowania już jako dziecko, te zagadnienia mnie interesowały, i później szedłem dalej i na końcu był 1948 rok. Krótko mówiąc, jest to bardzo specyficzna biografia, bo ona wyłącza to, co nie pasuje do tej narracji. I w związku z tym niektórzy określają, że to jest taka biografia, autobiografia, świadectwo, czy właśnie dawanie świadectwa pewnej prawdzie, której Lemkin poświęcił swoją działalność. I właściwie wszyscy, bo przecież powstawały już mniejsze, większe biografie, ale jego wszyscy autorzy zajmujący się osobą Lemkina wiedzą też, że Lemkin nie zawsze był wierny faktom w opisie. Pewne wątki wyraźnie pomijał, wątki o różnym znaczeniu dotyczące, i właściwie często się wymienia, lata szkolne, lata 30., okres między połową II wojny a końcem procesów norymberskich. One właściwie są tylko gdzieś tam pojedynczym zdaniem zasygnalizowane, ale co równie istotne, jego autobiografia jest też zapisem
takich urazów właściwie, których personalnych, animozji, które są, bo by wspomnieć tylko dwie osoby, które właściwie u niego się prawie nie pojawiają, a każdy zajmujący się trochę prawem karnym wie, że trudno mówić o międzynarodowym prawem karnym. I osobom Lemkina wie, że trudno pominąć Wespazjana Pelle, bo przecież to jest jedna z takich czołowych postaci w tym, też w okresie międzywojennym, ale z którą Lemkin miał styczność. No właściwie czytając nieoficjalnego, takiej osoby właściwie nie zauważymy, ale też i z innej, już z innego okresu działalności właściwie jesteśmy pewni, że znaczy można być pewnym, że gdyby nie takie osoby jak znany prawnik, sojusznik, ale sojusznik nazwijmy to w pewnym okresie aktywności, czyli James Rosenberg, czyli nowojorski prawnik, osoba bardzo wpływowa, znaczy, bo prawnik to brzmi tak trochę sucho, ale to był prawnik, osoba bardzo aktywna artystycznie, krótko mówiąc funkcjonująca w elitach ówczesnych. I właściwie gdyby nie jego pomoc, zaangażowanie, bardzo trudno byłoby się Lemkinowi ze swoimi ideami przebijać. On też praktycznie nie występuje. No bo cóż, później się skonfliktowali i odbicie tego widzimy. To pokazuje pewien, znaczy jedną trudność, ale jest też jeszcze jedna, jeden problem, z którym, no zresztą on był widoczny, gdy jakikolwiek zachodni badacz brał się za pisanie biografii Lemkina. Cóż, rodzina Lemkina nie była wielką, znaną rodziną, o której piszą lokalne kroniki, wzmiankują źródła i tak dalej. W związku z tym trudno jest określić czy opisać na niego pierwszy okres życia, przede wszystkim do czasu studiów, bo on jest właśnie najtrudniejszy. Wtedy, gdy w dużej części jest on poddanym cara, bo przecież rodzi Wołkowysk, gubernia grodzieńska, to jest właśnie ten obszar. W związku z tym wyjaśnienie tytułu, który zresztą tutaj moja wdzięczność za dyskusję w ramach projektu i dyskusję z Trojanną Lubecką, gdzie w pewnym momencie pojawił się pomysł tych krajobrazów biograficznych. On dotyczy przede wszystkim tej pierwszej części. No bo właśnie, jeżeli nie mamy źródeł dotyczących bezpośrednio osoby, mówiących o tym, co robił rodzina, ojciec i tak dalej, Lemkina, w tym momencie spróbuję pokazać te jego krajobrazy biograficzne. Miejsce, które go kształtowało, instytucje, z którymi miał do czynienia, z którymi się stykał, ludzi, czy pewnie nie tyle ludzi, ale raczej środowiska, z którymi miał kontakt w swoim pierwszym okresie życia. I to są właśnie te, to jest właśnie ta metoda przyjęta przede wszystkim w pierwszej części. Nie mam źródeł do samej osoby Lemkina, spróbujmy pokazać go trochę na tle jego epoki, regionu, który go kształtował, a tylko przypominając, że był to obszar niewątpliwie ciekawy, bo wymieszany pod względem narodowościowym, pod względem religijnym. Właściwie wydaje się, że chyba jeszcze od tej strony dla historyka ciekawszy niż bardziej na południu styk polsko-żydowsko-ukraiński, bo ten styk polsko-białorusko-żydowski był tam jakby te granice, znaczy była mniej ukształtowana identyfikacja narodowa i w związku z tym te granice między poszczególnymi grupami były
bardziej płynne. I wydaje się równocześnie, że to nie jest tylko ciekawostka dla historyka, ale też jest to bardzo istotne, co jeżeli chodzi o kształtowanie się osoby, bo to, co było dla mnie ważne i co w tej pracy sądzę, w tej książce sądzę, że jest nowe. No właśnie, zachodni badacze pisali często na podstawie tego, co Rafał Lemkin mówił. A jeżeli się jest prawnikiem, który nie jest ani doradcą ważnego rządu, ani profesorem żadnej uczelni, tylko dorywczo znajduje na tronie, w tym momencie trzeba niekiedy mówić o sobie trochę rzeczy, które dowartościują naszą pozycję. Zresztą chyba sądzę, że jest to też racjonalnie dosyć zrozumiałe. A ten obszar niewątpliwie ukształtował w sposób myślenia Lemkina. Też gdy mowa jest właśnie ludobójstwo, co to jest grupa, prawda? Jak ona powstaje, bo przecież ludobójstwo dotyczy grup społecznych. Jego sposób myślenia o tym, właśnie tej pewnej płynności, tego jak ważną rolę odgrywa nieobiektywna przynależność, ale deklaracja, poczucie przynależności do danej grupy. Ono kształtuje się na tym obszarze pogranicza. Zresztą przyznaję, że tutaj było to też dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ciekawe i fascynujące. I wydaje mi się, że jakby to jest trochę wartość dodana, niezależnie od samej osoby Lemkina, co było trochę pokłosiem obchodów 2018 roku, stulecia, które trochę zawsze nakładają taką, też i poprzednie, nakładają taką formułę odbudowa Polski, to znaczy, że są, prawda, są ci Polacy, którzy czekają na to, żeby Polskę odbudować i oni wreszcie w 2018 roku ją odbudowują. Jak się popatrzy na ten styk, o którym tutaj mówimy, to jest to kłębowisko tożsamości, właściwie tak by to można określić, w którym o tym, czy ja zadeklaruję, że ja się czuję Polakiem, Rosjaninem, Białorusinem, czy może Żydem jako syjonista, decydują bardzo różne, często materialne względy. I to jest ten sposób myślenia o grupie. Druga rzecz, którą chciałem tutaj też pokazać, to zakładam, że wówczas są takie dwa elementy, które wydaje mi się, że nie są w dotychczasowych badaniach nad osobą Rafała Lemkina wystarczająco uwzględniane. Ponieważ dobrze, wyjeżdża, emigruje z Polski w 1939 roku, ma lat 39. Zazwyczaj, gdy mamy lat 39, to już jesteśmy osobami ukształtowanymi, które w swoich zasadniczych strukturach myślenia, wyobrażeniach o świecie już się do końca życia są modyfikowane, ale zasadniczo pozostają. Pierwsza rzecz, sposób myślenia o Rosji. I zarówno wyniesiony z okresu właśnie tego przed I wojną światową, jak i później z wojny polsko-sowieckiej z konfliktowych relacji polsko-sowieckiej w okresie międzywojennym. To jest, wydaje mi się, rzecz właśnie, która często jest niedoceniana, bo o Rosji, komunizmie, właściwie u Lemkina to się często zbija, on właściwie mówi nawet o Rosji zazwyczaj. I to jest też ciekawe. I podobnie zresztą, jak jest drugi taki obszar, na który chciałem wskazać, sposób myślenia o Niemczech. Które mówię o tych dwóch obszarach, bo to są bardzo dwa istotne obszary,
a one ewidentnie zostają ukształtowane w tym obszarze do 1939 roku. Właśnie częściowo jeszcze w tym do I wojny światowej. One określają według mnie także sposób myślenia Lemkina na emigracji. To będzie widać też wokół różnych konfliktowych spraw związanych z kontrowersjami wokół konwencji 1948 roku, genocydu, wykorzystywania też tego przez ruch komunistyczny w Stanach Zjednoczonych. Więc to są, wydaje mi się, dwa bardzo ważne elementy, bez których nie sposób zrozumieć jego osoby. Ale równocześnie może wskażę też na jeszcze jeden element. No bo dobrze, spróbowałem dokonać jeszcze użyć jeszcze jednej metody. No bo nie wiedząc tak, nie mając bezpośrednich źródeł do osoby, spróbować określić, no chociażby nawet przez krótkie wzmianki, taka trochę, powiedzmy, kulturowa interpretacja. Takim tutaj wzorem było krótkie wspomnienie, które właściwie każdy biograf Lemkina mówi, że bajki Iwana Kryłowa, wiersze Siemiona Nassona, które mu czytano, i powieści Lwa Tolstoja. Z Tolstojem było trudno, bo Tolstoj już w końcu XIX wieku jest dobrze w Polsce, jest dobra recepcja. Ale dla mnie takim dobrym punktem odniesienia był krótko wspomniany Siemion Nasson. Dlaczego? Bo on jest poetą chętnie czytanym przez inteligencję rosyjską, nie przez polską. Krótko mówiąc, mamy tą trudność na początku, wpływ tradycji kultury żydowskiej, wpływ tradycji kultury rosyjskiej przez też tę drogą i w którym momencie pojawia się Polska. Wpływ polskiej i języka, i kultury. No i właśnie Nasson był wspaniałym przykładem pokazania, że pierwsza faza, ta, w której jego rodzice też zostali ukształtowani, to jest silny, znaczy właściwie typowy dla Żydów rosyjskich wpływ kultury rosyjskiej, z którą będzie później ewoluować i będzie się zmieniać. Natomiast niewątpliwie to jest właśnie też pewien obszar, który ciągle mi pozostawia pewien niedosyt, bo przypominam to, o tym mówię chyba nawet kilkakrotnie w książce, że mamy do czynienia czasami można powiedzieć pogrobowcem I Rzeczypospolitej. Czyli człowiekiem osadzonym w kilku kulturach, w kilku językach, w kilku tradycjach narodowych, który do końca życia mówił o sobie: jestem narodowości polskiej, wyznania mojżeszowego. To było jego, znaczy pisał to już w swoich dokumentach ze studiów, ale powtarzał to też później. I to jest niewątpliwie... zastanawiałem się, czy w Jadwaszem by na przykład nie znalazły się relacje nie dotyczące Lemkina, ale w większym zakresie dotyczące Wołkowyska, dotyczące tego jego obszaru, w którym się urodził, gdzie właśnie nawet nie tylko jest trudno określić z dzisiejszych perspektywy dokładniej podziały narodowościowe, ale nawet wewnątrznarodowościowe. Bo gdy mówimy o środowisku żydowskim, to będzie i bunt, i syjoniści, i część komunizująca. W związku z tym nawet już w tej jednej grupie okazuje się, że jest to bardzo, bardzo skomplikowane. W każdym razie wydaje się także, że udało się w większości wyjaśnić w książce ten, powiedzmy, okres do 1939 roku. Oczywiście nie twierdząc, że jest to, znaczy dzięki moja zasługa, mogłem skorzystać i z tego, co zrobił koreferent, który tutaj za chwilę zabierze głos, oczywiście też z prac profesora Szawłowskiego. I dlatego, wiedząc, że dobrze, pozostają pewne białe plamy, no, których zapewne nie wyjaśnimy, bo
No właśnie, bo tak jak powiedziałem na początku, rodzina nie była bardzo znana, w związku z tym nie ma o niej bezpośrednich zapisków. Nie sądzę, żeby się udało tak naprawdę dokładnie wyjaśnić, co się działo chociażby w roku 1920, czyli moment, gdy Wołkowysk został zajęty przez wojska sowieckie, gdy prawdopodobnie, tak przypuszczał profesor Szałowski, Lemkin znajdował się w Wołkowysku. Dla mnie pytaniem, na które niestety nie mogłem odpowiedzi znaleźć, było właśnie, co się z nim wówczas działo. No bo jeżeli ma się 18-19 lat, to nie jest to taki moment, w którym zazwyczaj siada się z boku w swoim domu i mówi, że ja w tym konflikcie nie uczestniczę i proszę o nie włączanie mnie do tego. Ale niestety nie potrafimy odpowiedzieć na to pytanie i sądzę, że niestety nie uda się tego do końca znaleźć. No i może tylko krótkie wyjaśnienie, tutaj taką bazą źródłową do tego pierwszego okresu, znaczy były ciekawe Zarząd Cywilny Ziem Wschodnich, czyli zbiory archiwalne, które są ogromnie ciekawe, zawierają właśnie bardzo takie oddolne relacje dotyczące sytuacji na tych ziemiach, także i wypisy z prasy, do której bardzo trudno można dotrzeć, albo znaczy w większości nie udawało mi się dotrzeć do tytułów, których szukałem, a do których odwoływano się na przykład w raportach zachowanych w tymże Zarządzie Cywilnym Ziem Wschodnich. Mam też nadzieję, że będzie to też, że będzie to ostateczny koniec dyskusji czy twierdzeń o dyskryminacji, czy Lemkina w latach 30., z tego, co już wiemy na temat tego, jak funkcjonował do 1939 roku, widać, że niezależnie od tego, że lata 30 nie były akurat okresem, były okresem bardzo trudnym też w tych racjach polsko-żydowskich, były okresem wzrostu nacjonalizmów, niewątpliwie Lemkin musiał to bardzo odczuwać. Też gdy na pewno dowiadywał się o tym, nie wiem, czy docierały do niego informacje o tym, co się dzieje na Uniwersytecie Lwowskim, na którym studiował, a tam w latach 30. nie działy się rzeczy, po prostu były wystąpienia antyżydowskie, były coś, co było sprzeczne z całym sposobem myślenia Lemkina. Wydaje się też, że udało się dobrze pokazać, bo starałem się pokazać ten okres lwowski, nie tylko, zarówno od strony studiów, o tym, co jest wiadomo, ale też było dla mnie ciekawe pytanie. Lwów jest niesamowicie ważnym, takim naładowanym energią miastem, w którym się ogromnie dzieje wówczas. To też niewątpliwie miało w latach studiów ogromny wpływ na osoby. Oczywiście znowu nie jestem w stanie powiedzieć, gdzie Lemkin bywał i co go interesowało, ale opisałem to obszerniej, przyjmując, że atmosfera tego miasta, w którym właśnie zarówno bardzo aktywnego, jak i też z ogromnie silnym środowiskiem żydowskim, też oczywiście z ogromnymi podziałami politycznymi, ale ja uważam, że jest jednoznacznie widać, że Rafał Lemkin swoimi sympatiami po żydowskiej stronie swojej osobowości był związany z ruchem syjonistycznym, po stronie polskiej swojej osobowości był związany z, dajmy to, lewicą piłsudczykowską. Tak bym go mógł przypisać. Przy czym niektóre rzeczy to ciągle, nie wiem czy do końca, no bo znowu niekiedy, gdy brakowało pewnych, także tutaj pewnych informacji, sięgnąłem do jeszcze innej metody, czyli
Wiadomo, że Lemkin był blisko związany z profesorem Emilem Stanisławem Rapaportem. W związku z tym niekiedy mogę przyjmować, jeszcze w momencie, gdy już był w Szwecji, pisał do niego bardzo taką życzliwą kartkę, jest w zbiorach właśnie Rapaporta w Łodzi, w której też pytał o możliwości pomocy i tak dalej. Czyli widać, że do końca ten bliski kontakt istniał, że nie nastąpiło tam jakieś zantagonizowanie na przykład na podstawie politycznych podziałów. Tymczasem powiedziałbym, że patrząc na niektóre, też na tekst, na to, co pisał Rapaport, ale też i na to, co pisał Lemkin, wydaje mi się, że jego stosunek do zmian w latach po przewrocie majowym był bardzo niejednoznaczny. Zresztą podobnie trochę jak do faszyzmu włoskiego. Czyli dostrzegam złe strony, ale dostrzegam też dobre strony pewnych rozwiązań, które się wprowadza. A cóż, w połowie lat, tak już nie pamiętam dokładnie roku, ale to była połowa lat 30. i mamy już konstytucję kwietniową i Rapaport pisze w jednej ze swoich broszur, że te zmiany, które się dokonują, zacytuję, bo to jest ładne sformułowanie. Odrzucenie zaś w niektórych w nich, jak w Polsce, pierwiastka ustrojowego parlamentarnego i zamiana życzonego pierwiastka zasadą solidarności, zasadą państwa społecznego, ułatwiła wykorzystanie możliwości dorobku naukowego, prawnego itd. Czyli nie jest to jednoznaczna ocena, prawda? Wygląda na to, że Lemkin wraz z Rapaportem w jakiś sposób akceptują zmiany, które się wówczas dokonują, uznając, że w sytuacji, która wówczas jest, są one konieczne. Cóż, równocześnie w pracy jest taki podział, ponieważ ta pierwsza część do roku 1939 opracowana jest głównie właśnie to, co profesor Redzik, to, co profesor Szabłowski napisali, zasoby archiwalne, o których mówiłem, lata wojny i lata powojenne już tą perspektywę znaczy podstawy, perspektywę i podstawę źródłową zmieniają. Tutaj też była o tyle lepsza sytuacja, że pojawiły się pewne publikacje dotyczące jej pobytu w Szwecji. Jakkolwiek znowu nie do końca wiem, czy on, jak to było z tym paszportem, czy on miał paszport nazynowski, czy zrzekł się polskiego obywatelstwa, znaczy polskiego paszportu po to, żeby przejechać przez Związek Sowiecki, prawda? Bo to był problem. Myślałem, że jakiekolwiek materiały znajdę w archiwaliach ambasady polskiej w Sztokholmie, nawet nie toczące Lemkina, ale pewnych problemów na przykład związanych, ale niestety nic takiego nie znalazłem. W każdym razie w tej drugiej części w znacznie większym zakresie mogłem oprzeć się już na opracowaniach powstałych w ostatnich latach, bo ten okres po aktywności na emigracji jest po prostu znacznie lepiej udokumentowany od strony źródłowej, szczególnie książka Coopera, ale też prawda, inne mniejsze opracowania, one pozwalają także już i spokojnie ocenić to, jak przebiegała droga Lemkina w Stanach, też bez przesadnego eksponowania jego roli, przy dostrzeżeniu trudności, z którymi był konfrontowany, przy dostrzeżeniu jakby spokojnym już wyważeniu tego, co mu się w Norymberdze udało, a co mu się nie udało. To, co znowu mi brakuje, jest kończy rok po zakończeniu II wojny światowej, ale też i brakuje mi wcześniej. Ponieważ chociażby ponieważ o sprawach związanych
nazwijmy to, kontaktów z Polską, pisze on w sposób, pisze bardzo niewiele. Pisze bardzo niewiele, znaczy chyba wynika to z tej konstrukcji, o której mówiliśmy na początku. Pisze o tym, jak dochodziłem do konwencji 1948 roku. Powiedzmy, że poparcie polskie dla przyjęcia tej konwencji miało niewielkie znaczenie. W związku z tym to się nie pojawia. Tu znowu było moje niestety nieudane poszukiwanie. Miałem nadzieję, że w archiwum MSZ-u znajdę jakiekolwiek odwołania, znowu nie do Lemkina, ale do tego, co robić wobec konwencji, bo przecież nad nią dyskutowano w ONZ-cie, jakie ma być stanowisko delegacji polskiej. Przyznaję, że nie udało mi się nic znaleźć. Więc tylko w związku z tym no, jesteśmy trochę skazani na trochę takie pośrednie wnioskowanie. Trudno mi było zweryfikować stwierdzenie, że późniejszy profesor Manfred Lacks popierał tą konwencję. Ja miałem takie wrażenie, że po stronie, że polscy delegaci jakby starali się pokazać, że są bardziej życzliwi wobec projektu konwencji, no ale równocześnie muszą cały czas pamiętać o tym, jakie jest stanowisko sowieckie wobec niego. Czyli niekiedy jak Moskwa będzie głosowała, jak delegat sowiecki będzie przeciw, to my się wstrzymamy od głosu, prawda, w ten sposób. Ale niewątpliwie ten obszar relacji polsko-niemieckich, tego też w okresie wojny, na ile korzystał z polskich źródeł informacji o tym, co dzieje się pod okupacją niemiecką, ale też i w okresie późniejszym kontakty z polskimi organizacjami. Właściwie znalazłem więcej materiałów, czy informacji w jego części spuścizny, którą wykorzystałem, dotyczących kontaktów z ukraińskimi organizacjami. Przy kongresie przy Polonii jest tylko mowa, znaczy pojawiają się pewne odniesienia dotyczące jakby pewnych wspólnych ustaleń dotyczących podniesienia sprawy Katynia jako ludobójstwa, ale nawet tam na podstawie tego, do czego dotarłem, z trudnością określenia, skąd wyszła inicjatywa. Czy to był Lemkin, czy on tylko podjął tą inicjatywę. To jest jeszcze, znaczy wydaje mi się, że warto byłoby pogrzebać w tych w archiwaliach w Stanach, szukając informacji dotyczących tego właśnie, co, jak wyglądały te kontakty, no, które właśnie nie znalazły się w nieoficjalnym, bo nie były aż tak istotne. Zresztą podobnie wspomina, będąc w Szwecji, wspomina, że był w ambasadzie, gdzie jest znajoma osoba. Czyli krótko mówiąc, miał kontakty, ale proszę coś wywnioskować na podstawie tak ogólnikowego sformułowania. No niestety nie było to możliwe. To wydaje mi się, że to jest to. Może przyznam, że jest jeszcze jedna rzecz, której w tym okresie, zbliżając się do końca, pamiętając, której mi trochę zabrakło od strony, bo nie byłem sam w stanie jej zinterpretować, dotrzeć do źródeł, a nie znalazłem wyjaśnień, ponieważ gdy mowa jest o jego późniejszych kontaktach w Stanach Zjednoczonych, niekiedy są wymieniane osoby, z którymi się kontaktował. Natomiast no, brakuje takiego trochę wyjaśnienia tych kontaktów, nazwijmy go, tak jak się pisze, biografię intelektualną, prawda? Czyli żeby wyjaśnić, dlaczego był ciekawy dla wielu osób w Stanach Zjednoczonych, które go popierały, które go także wspomagały finansowo w trudnych czasach.
co w jaki sposób, zresztą wydaje się, że Lemkin był takim typem człowieka, który pisać do rodziny o sprawach rodzinnych raczej nie lubił, interesowała go taka relacja bardziej merytoryczna, właśnie w obszarze intelektualnym. Niestety tego wyjaśnienia, czyli spojrzenia, a dodajmy może, że niekiedy korespondencja czy dokumentacja jest Lemkina jest trudna, bo cóż, znał on wiele języków, łącznie z jidysz i hebrajskim, i pisywał swoją korespondencję w różnych językach, co niewątpliwie utrudnia analizę jednemu badaczowi. Zamknąłem tę biografię podsumowaniem, które wychodzi już trochę poza śmierć Lemkina, oczywiście nie sposób bardzo pogłębiony, bo na to miejsca nie ma, ale pokazać jego znaczenie, jego dorobku. Moje założenie jest takie, że jego recepcja w Polsce po 89 roku, znaczy przed 89 była w ogóle bardzo ograniczona. Jak kiedyś mówiliśmy, to chyba tylko Franciszek Liszka lubił do Lemkina nawiązywać. W latach późniejszych wydaje się, że jest znacznie lepsza w obszarze prawnym. No zresztą zrozumiałe, teraz jeszcze to zostało wzmocnione. Natomiast znacznie słabsza w obszarze badań historycznych. Zresztą to, co było częścią naszego projektu lemkinowskiego, gdzie się także do tego odwoływaliśmy. I w związku z tym jakby zamyka książkę to postulat znacznie takiego pogłębionego osiągnięcia do dorobku Lemkina w badaniach historycznych, w badaniach nad zbrodniami masowymi. Oczywiście pamiętając też, że w tych badaniach nad zbrodniami masowymi wydarzyło się od czasów Lemkina ogromnie, ogromnie dużo. Na początku chyba jest cytowany fragment z jednego z badaczy, który stwierdził, że do Lemkina odwołujemy się dlatego w badaniach nad zbrodniami masowymi, bo nasze badania poszły tak w różnych kierunkach, że niewiele nas łączy nas to, że Lemkin był na początku naszych badań. Ale to też i pokazuje zaniedbania czy opóźnienia w polskich badaniach w tym obszarze, w których trzeba iść już znacznie dalej, ale Lemkina pominąć nie można. Chyba tyle z mojej strony, przy czym jak Państwo, może jako ostatnie zdanie, jak Państwo widzą, sądzę, że książka dla różnych czytelników może być w różnych obszarach, różne jej części mogą być interesujące, no bo mam nadzieję, że jeżeli się uda wydać ją w języku angielskim, znaczy na pewno się uda wydać, pytanie tylko jak, to sądzę, że ta pierwsza część, ona po prostu skończy z mnóstwem różnych powtarzanych historii o Lemkinie, który w 18 roku rozbrajał, prawda, i tak dalej, albo ukrywał się po lasach miesiącami. W związku z tym ten okres do 1939 roku, można powiedzieć, że my zasadniczo go będzie można uznać za wyjaśniony. Natomiast z polskiej perspektywy, no cóż, o Lemkinie ciągle wiadomo za mało i dlatego takie całościowe spojrzenie właśnie pokazujące też, co działo się. Przepraszam, o tym nie pomyślałem, że jednak, że coś innego się może zadźwięczyć. Tutaj dla polskiego czytelnika, krótko mówiąc, ta część druga może być także bardziej, bardzo interesująca. Tyle z mojej strony. Dziękuję i oddaję głos. Dziękujemy panie profesorze za bardzo ciekawy wykład i proszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Przypadła mi rola koreferenta, którą odczytuję sobie jako
Krytyka. Troszkę krytyka, troszkę osoby, która będzie zachwycała się też książką. Zacznijmy od tego, że przepiękny ma tytuł. Może nawet nie przepiękny, ale taki uroczy. Drodzy Państwo, krajobrazy biograficzne. Pierwszy raz, jak zobaczyłem, bo wcześniejsza koncepcja tytułu była troszeczkę inna, to sobie pomyślałem, rzeczywiście, no jakbym przeniósł się do 1926 roku i zerknął na początek tej krótkiej broszurki Lemkina, tłumaczenia, a właściwie streszczenia dzieła Bialika, wieszcza narodowego, żydowskiego, który zaczął od cytatu z Adama Mickiewicza, z Pana Tadeusza, do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych. A więc krajobrazy, tak, krajobrazy biograficzne i niewątpliwie zgadzam się z tym, panie profesorze, że jest to książka będąca, zawierająca takie krajobrazy biograficzne dotyczące Lemkina. Pytanie, które postawiono nam, to jest odpowiedź, na które mam odpowiedzieć, to czy powstała pełna biografia Lemkina? Myślę, że nie. Myślę, że pełna biografia, co do której byśmy stwierdzili, że nie ma wątpliwości co do faktów z życia Lemkina, nie ma i nie wiem, czy kiedykolwiek będzie. Dlaczego, proszę Państwa? Dlaczego? My nawet nie wiemy, kiedy on się tak naprawdę urodził. My przyjmujemy datę, którą wskazał kilkakrotnie, kilkanaście, stokrotnie nawet sam, potem był konsekwentny, ale przecież nikt nie widział wpisu w księdze metrykalnej. Ja przynajmniej nie odnalazłem, mimo iż szukałem przez lata. Wiemy, jaką datę wpisał w karcie wpisowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Nie był konsekwentny. Lata, które się pojawiają, to jest 1895 rok, potem 1899 raz, potem 1900, 1901, najczęściej 1900 rok. I najczęściej wskazane jest jako miejsce pochodzenia bezwodne, ale też tego nie jesteśmy do końca pewni, gdzie się urodził. A więc już sam rok urodzenia, miejsce urodzenia jest znakiem zapytania. Przyjmujemy, że tak było, jak napisał, przynajmniej w większości swoich dokumentów, które stworzył, co nie znaczy, że tak rzeczywiście było. Wykształcenie, kolejny wielki znak zapytania, jeśli chodzi o okres do uzyskania matury. To też pan profesor napisał, to wszyscy pisaliśmy wcześniej, że nie wiemy, czy zdobył tą maturę, gdzie zdobył, jak. To jest też wielki znak zapytania. Dlaczego tutaj z tym wiąże się też kwestia identyfikacji narodowej, o której pan profesor wspomniał? Rzeczywiście Lemkin podkreślał wielokrotnie, pod koniec życia to zmienił, bo właściwie nie mówił, nie identyfikował się, mam wrażenie, w ogóle z narodami, co wiązało się z tą ideą, którą chciał przekazać, że on służy ludzkości, prawda? Jego całe życie jest służbą pewnej idei dla dobra ludzkości, takie wrażenie odnoszę. Ale to ostatnie lata życia. Natomiast wcześniej on zawsze podkreślał ten związek z polskością, a nawet ten rozdział w jego autobiografii. Polak odkrywa Amerykę, prawda? Czy nawet treść jego znakomitego, to fundamentalnego dzieła o rządach państw osi, przecież wskazując na przykłady narodów, które padły ofiarą ludobójstwa, on najczęściej wymienia Polaków, nawet chyba częściej niż Żydów. To uderza z perspektywy dzisiejszej narracji, która istnieje w literaturze. Dlaczego tak? Przecież mógł wybrać identyfikację rosyjską, wyłącznie żydowską, prawda? A on tak balansował, wskazywał te dwie identyfikacje z całą pewnością. Co do rosyjskiej, to wydaje się to proste o tyle, że przecież widział, co się działo w ramach tego pierwszego, małego, nazywamy go małym holokaustem, wcale takim małym nie był, w 1905-1907, do tych pogromów, które były tak naprawdę wyreżyserowane przez carat. Wiemy też, że musiał wiedzieć Lemkin o tym, co robią Sowieci po 1917 roku. Także, że jeśli chciał się rozwijać, kształcić, no to jaki miał wybór? Wydaje się, że nie rosyjski.
przynajmniej racjonalnie to oceniając. Nie sowiecki, no polski. No ale z drugiej strony też zwracamy też uwagę na to, że przecież wymagało to jakiegoś zaangażowania emocjonalnego z jego strony. No chociażby wyjazd do Krakowa, zaangażowanie się w jakiś stopniu w walkę o niepodległość tego państwa i potem konsekwentnie nie służba dla tego państwa. Przecież kończąc studia prawnicze mógł wybrać bardzo wiele możliwości tak naprawdę. Bycia urzędnikiem, robić karierę w MSZ-cie. Mógł, ten MSZ był zdominowany też przez osoby pochodzenia żydowskiego. Bardzo wielu przecież wybitnych twórców, prawda, też prawa polskiego wkładu w prawo traktatów chociażby, prawda. On wybrał służbę jako prokurator. Chociaż mam wrażenie, jak patrzę, co on pisał, to miał ciągle to takie sędziowskie typowo bardziej niż prokuratorskie. Chociaż prokuratura wtedy była z sądownictwem, jak Państwo pewnie wiecie, związana. Wracając do tego, tej odpowiedzi na tym, czy powstała pełna biografia, to jeszcze kolejne etapy życia. Zobaczcie Państwo, lwowski okres. Wiemy tyle, że studiował, że uczestniczył w seminarium, ale co obok robił? No, szczątkowo informacje na temat tego, że współpracował ze środowiskiem żydowskim, chociażby w związku z wydaniem tego Bialika. Ale czy to był ruch syjonistyczny? Czy on z ruchem syjonistycznym współpracował? Tutaj ja osobiście mam pewne wątpliwości. A więc co do tezy, którą pan profesor w książce przedstawił, dzisiaj zresztą powtórzył, że bardziej jeśli by go identyfikować tak politycznie w cudzysłowie, no to widzielibyśmy go jako osobę związaną z ruchem syjonistycznym, z tej identyfikacji żydowskiej, a w polskiej z tą lewicą piłsudczykowską, to o ile co do drugiego byłbym skłonny z pewnymi zastrzeżeniami się zgodzić, natomiast co do pierwszego miałbym poważne wątpliwości w kontekście tego, jak wyglądało jego życie w okresie międzywojennym. Gdzie on się lokował? Oczywiście on dużo publikował, to coraz w ostatnich nawet miesiącach odkryłem kolejną jakąś publikację w języku jidysz, bo dlatego, że on ciągle publikował w tych publikatorach, które były wydawane nie w języku polskim, ale w języku jidysz w Polsce. Także to, że miał identyfikację żydowską, nie ulega wątpliwości, ale czy było to związane z jego jakąś sympatią z ruchem syjonistycznym? W sytuacji, gdy było wiele dowodów na to i wielu wybitnych Żydów czy Polaków żydowskiego pochodzenia jednak czyniło różnego rodzaju zabiegi na rzecz wspierania chociażby Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie. Ja nie odnalazłem jakiegoś takiego bliskiego zaangażowania się w tę działalność Rafała Lemkina. Okres warszawski jest o tyle ciekawy, akurat temu okresowi ostatnio poświęciłem dosyć szczegółowe badania, o których pan profesor wspominał, dlatego że od 1934 roku Lemkin zrywa wszelkie swoje badania nad ludobójstwem, nad barbarzyństwem. Ja w ogóle nie ma za bardzo śladów. On się poświęca tak naprawdę prawu karnemu skarbowemu. On się staje wybitnym znawcą tego. On się staje się, proszę Państwa, komentatorem, najczęściej cytowanym, dwukrotnie wydawany jest jego komentarz. Także tutaj ma się wrażenie, że te 5 lat przed wojną to jest okres, kiedy on sobie zażywa życia, prawda, już o idei nie myśli. Także to w kontekście jego autobiografii jakoś taki zgrzyt jest bardzo wyraźny co do tych 5 lat przedwojennych, a tego, co potem dla mnie takim niezwykle plastycznym, często do tego wracam, także w wykładach, takim momentem jest to spotkanie z Bronisławem Wróblewskim w Wilnie, prawda? Mówię, że to jest ten przełom, kiedy on obiecuje Wróblewskiemu, że on do idei zbrodni, barbarzyństwa wróci, prawda? On to sam napisał, więc dlaczego to napisał? Nie musiał tego pisać, po prostu szukał sobie jakiegoś sam pokazania tej granicy, gdzie po tym okresie, gdzie mu się dobrze żyło i miał dom pod Warszawą, mieszkanie w Warszawie, kolekcję dzieł sztuki, prawda? Przynajmniej tak pisze, bo to, do tego też mamy wątpliwości, jak to wszystko wyglądało. Natomiast na pewno to życie było na jakimś wysokim poziomie. To chyba nie ulega wątpliwości. Zgadzam się z tym, co pan profesor powiedział i tu chcę podkreślić, że rzeczywiście ta część krajobrazu biograficznego dotycząca okresu do 1939 jest naj,
wartościowsza z perspektywy takiej ogólnej biografistyki Lemkina. I mam nadzieję, trzymam kciuki, żeby to się jak najszybciej ukazało w języku angielskim, bo rzeczywiście zasługuje to na upublicznienie, na poszerzenie, bo klasyczne już dzisiaj dzieła biograficzne Lemkina, Korea, Coopera, Irving Ericksona czy innych, prawda? One rzeczywiście są oparte na bardzo powierzchownym i często takich wymysłach. Zresztą co wyłuszczył im profesor Szawłowski, świętej pamięci, to w sposób bardzo złośliwy często, ale rzeczywiście ten okres jest najmniej znany. I zasługuje na upublicznienie, na szerszą znajomość. W tym okresie to, co jest takie cenne z mojej perspektywy jako prawnika. Otóż pan profesor Madajczyk rzeczywiście stworzył to tło, prawda? Pokazał ten krajobraz, na co często w sposób właściwy, co nie ma miejsca w literaturze w języku angielskim, bo założenia są błędne, prawda? Dlatego, że tworzy się tam się próbuje tworzyć pewne tło, tylko to tło, które się tworzy się przy błędnych danych. A więc to, kiedy sięgamy do rzeczywistych raportów archiwalnych o tym, co się działo w ziemi wołkowyskiej, jak wyglądał przebieg wojny, jak żyli ludzie, to, że większość ludności stanowili Polacy, prawda, rzymscy katolicy, to wszystko ma znaczenie. Tak samo jak ma znaczenie to, w jakim środowisku przebywa, w środowisku naukowym, w środowisku praktyków. Na to nie za bardzo zwracało się szerzej, mam wrażenie, uwagę. Proszę Państwa, tak jak trzech wymienionych przeze mnie autorów, czyli Corey, Cooper, Irving, Erickson, koncentrują się na okresie powojennym, tak czwarty z biografów, którego wspomnę, czyli profesor Sands, koncentruje się już w dużej mierze też na okresie przedwojennym. Tylko różnica między książką pana profesora Madajczyka a profesora Sandsa jest taka, że profesor Sands właściwie w okresie międzywojennym poszukiwał jednego. Tylko źródła inspiracji do ukucia terminu genocyd. Tak naprawdę w tym kontekście trochę na siłę, czasami z błędnymi założeniami, chociażby co do roli Makarewicza, prawda? Napisał bardzo ciekawie swoje studium na temat kształtowania się koncepcji ludobójstwa. W drugim punkcie sobie napisałem, co powstało. Już troszkę powiedziałem, czy powstała biografia. No niewątpliwie tak, ale ta biografia bardzo szczególna i o tym też przed chwileczką starałem się Państwu powiedzieć. Biografia, która uwzględnia aspekt historyczny, podstawowy dla każdej biografii, kulturowy, społeczny, aspekt społeczny. Proszę Państwa, autobiografia Lemkina rzeczywiście, to nie ma wątpliwości, każdy z nas wie, powstała w celu stworzenia pewnego mitu. Powstawała w pewnym czasie, pod koniec życia. A więc, drodzy Państwo, nie może nas dziwić, że nie możemy tego traktować jako źródła podstawowego, jedynego do spisania pełnej biografii Lemkina. Ale to jest charakterystyczne dla każdej autobiografii. Zauważcie Państwo, no, przychodzi mi na myśl chociażby wspomnień przychodzą Mogilnickiego, ale też innych prawników, którzy po latach, pod koniec życia opisują swoje życie. Z jednej strony wyolbrzymiają swoją rolę, najczęściej tak się dzieje. Często są bezkrytyczni, za to bardzo krytyczni do otoczenia. Bardzo. Mogilnicki, Grzybowski, prawda? No, każdy, kto zna na przykład nieliczne skądinąd wspomnienia prawników, to wie, że tak jest. One są, rzeczywiście przyjemnie się je czyta, no ale od razu się włącza lampka. No. No, coś tu nie gra. No. Weźmy Mogilnicki, co pisał o Rapaporcie. No, to masz, muszę wspomnieć, no bo, drodzy Państwo, to, co wypisywał, w jaki sposób, no to... to nawet nie zasługuje na przytoczenie z takim jeszcze natężeniem antysemickim.
Oczywiście, możemy przyjąć, tak jak wielu prawników w Polsce, że to, co ten autor napisał, to jest jedyne słuszne i niemal święte. No, ale tak nie jest, bo każdy historyk, żeby coś stwierdzić, musi przebadać wszelkie źródła, wszelkie dostępne źródła i to przebadać je krytycznie. Prawda? To jest podstawa. A zatem gratuluję, panie profesorze, że pan krytycznie podszedł do wszystkich źródeł i przede wszystkim do biografii Lemkina, autobiografii, przepraszam, Lemkina, a także do biografii dostępnych. Bardzo mi się podobało założenie na samym początku, że nie będzie pan się, profesor, posługiwał terminem ludobójstwo. Trafnie. Ludobójstwo od razu nam się kojarzy z masowością, tak jak pan profesor napisał. A więc mi się to podobało, że chociaż powszechnie przyjmuje się tłumaczenie polskie, ale przecież Lemkin nigdy ludobójstwo nie napisał po polsku. On stworzył ten termin jako ten, który miał źródło w dwóch językach, prawda, greckim i łacińskim. Proszę państwa, w trakcie wystąpienia pana profesora pojawił się wątek, który mnie zainteresował w kontekście Rapaporta i oceny ustroju po 1935 roku. I być może z tego wnioskowania też o pewnych zachowaniach i poglądach samego Lemkina. Otóż wydaje mi się, że Rapaport nie był tu oryginalny co do oceny okresu ustroju Polski po 1935 roku, dlatego że był wiernym naśladownikiem tego, co pisał, co tworzył Wacław Makowski. Solidaryzm, który wtedy pojawił się w ustroju Polski, w Konstytucji, trochę niesprawiedliwej ocenianej bardzo krytycznie przez literaturę powojenną, ponieważ tak naprawdę, jeśli chodzi o fundamenty, poza tym, że rzeczywiście stwierdzono, że jednolita władza istnieje w Rzeczypospolitej, ale jak argumentowano? Że dostosowano tylko ustrój do tego, co rzeczywiście istniało. Poza tym wszelkie gwarancje funkcji państwa demokratycznego zachowano. Zauważcie państwo, także sądownicze. Wszystko istniało tak, jak przed 1935 roku, łącznie z prawami człowieka, z prawami tymi gwarantowanymi przez Konstytucję, dlatego że te zachowały swoją moc z Konstytucji marcowej. Proszę państwa, Lemkin do końca życia rzeczywiście, to jest problem nasz z wszystkich biografów, że on pisał w różnych językach. I pamiętam, że jak na jednej z konferencji zwracano uwagę, że ci, którzy znali dany język, zwrócili uwagę, że jednak pewne niuanse są, że tam miał pewną manierę błędów popełnianych w języku angielskim, że widzisz też popełniał błędy. Po polsku chyba pisał z Polonią rzeczywiście, z kilkoma uczonymi, no i z żoną swojego brata też po polsku pisał. Prawda? To też jest charakterystyczne. Prawdą jest też, że rzeczywiście niewiele pisał o Polsce wtedy, no ale po 1939 roku to jego rola była chyba dosyć jasna, przyjęta i konsekwentnie realizowana przez Lemkina. Drodzy państwo, nie chcę zbyt wiele czasu zajmować, więc na koniec jeszcze przed pytaniami chciałbym pogratulować panu profesorowi świetnej książki, świetnie wydanej. To, że troszeczkę skrytykowałem, to moja taka rola, prawda? Dalej nie będę szedł, bo naprawdę książka robi wrażenie, jest świetnym uzupełnieniem tego, co już w literaturze polskiej mamy. Drodzy państwo, do 2000 lat w Polsce to dużo nic nie było. Pierwszymi, którzy się upominali, był profesor Szawłowski, profesor Symonides, prawda, którzy pierwsi pisali w ogóle o Lemkinie, profesor Kornat potem. Natomiast dzisiaj już możemy powiedzieć, że ta literatura lemkinologiczna, może tak to nazwiemy, jest coraz obszerniejsza i być może w przyszłości, nawet zespołowo, powstanie taka biografia Lemkina, już nie intelektualna, jak profesor Szawłowski, czyli zawężenie, nie krajobrazy biograficzne, czyli taka kulturowo, prawda, społeczna, ale pełna, może wielu autorów będzie w tym uczestniczyło, historycy, socjologowie, politologowie, specjaliści od stosunków międzynarodowych, prawnicy, prawda? Także myślę, że nie jest to chyba jeszcze ostatnie dzieło dotyczące życia Rafała Lemkina i tego, co wniósł Rafał Lemkin. Bo do tego też możemy krytycznie podejść, ale to jest temat już na innego rodzaju spotkanie. Dziękuję państwu bardzo.
Bardzo dziękuję za dwa ciekawe wystąpienia. Szanowni Państwo, przejdziemy teraz do zadawania pytań. Jeśli są, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja będę miał kilka pytań, a może kilka też refleksji zresztą do obydwu dzisiejszych prelegentów, zarówno do autora, do profesora Piotra Madejczyka, jak też do koreferenta. Pierwsza refleksja dotycząca tego, o czym wspomniał profesor Madejczyk, też tego wyzwania związanego ze zdefiniowaniem tego obszaru badań i próby ujęcia holistycznego życiorysu Rafała Lemkina w kontekście książki, która w tym samym czasie nie tyle powstawała, co znajdowała swój ostateczny kształt. Mam na myśli biografię profesora Szabłowskiego. Myśmy mieli wielokrotnie w tym gremium zespołu stałego projektu, który zajmował się osobą Rafała Lemkina, ale także przy udziale tutaj obecnego profesora Radzika, bez wątpienia jednego z najlepszych znawców i badaczy życiorysu autora pojęcia ludobójstwo. I pytanie niejako sprowadzało się w dużej mierze do tego, na ile ten zamiar wpisany w ten projekt od samego początku, zamiar, który zdefiniował profesor Madejczyk, pozwoli z jednej strony na uzupełnienie tych dotychczas istniejących biografii, a z drugiej strony na sfalsyfikowanie czy wskazanie tych obszarów, o których obydwaj panowie wspominali i mówili, czyli powielanych błędów, często powielanych bezrefleksyjnie. Tutaj moglibyśmy długo, kwieciście, namiętnie rozmawiać o tych krajobrazach, czy też powiedziałbym freskach, bo one częściej przypominały freski. Powtarzane błędy dotyczące właśnie dzieciństwa, matki Lemkina, tego obrazu bardzo sielankowego domu Lemkina i tak dalej, i tak dalej, po stereotypy, czy też mocno nieprzemyślane bądź krzywdzące, skrótowe opinie dotyczące realiów okołopolitycznych. I to wydaje mi się, że profesorowi udało się no więcej niż znakomicie, bo oprócz tej szerokiej reprezentacji środowiska akademickiego, ale też wskazania na różnego rodzaju relacje, które towarzyszyły kształtowaniu Lemkina, a tak bez wątpienia można mówić o tym okresie lwowskim, tych wielkich nauczycieli, wielkich mentorów, którzy za nim stali. Tutaj obydwaj panowie wspominali, my z profesorem Radzikiem kiedyś prowadziliśmy taką kuluarową dyskusję dotyczącą między innymi promotora doktoratu, czy też inaczej postrzeganego mistrza, czy też mentora, który podzielił się, bo to tutaj z jednej strony można byłoby wskazywać na profesora Makarewicza, o którym pan profesor będzie mówił jeszcze w ramach cyklu tych seminariów prowadzonych tutaj w Instytucie i organizowanych przez dr Konik, ale gdzieś po drodze osoba Balcera, wspomnianego dzisiaj Wacława Makowskiego i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że to co napisał profesor Madejczyk, stanowi takie niespodziewane, ponieważ biografia profesora Szabłowskiego powstawała latami, a te książki wyszły w niewielkim odstępie czasu od siebie, stanowią jednak absolutnie niejako odrębne, ale uzupełniające się byty. I tutaj chyba można tylko dodać coś, co było refleksją na koniec profesora Radzika. Mamy do czynienia z dziełem, które no, ma szansę uzupełnić tą lukę. Czy kiedykolwiek ta biografia będzie skończona, no to ja się tutaj łączę z panami w wątpliwościach, no bo tak jak nie znamy, czy też
do tej pory nie znamy mnóstwa szczegółów. Biorąc poprawkę na też tą drogę i tą specyficzną misję, którą wytyczył sobie Lemkin, budując właśnie też wokół siebie mit, pewnego rodzaju legendę, ale bardzo też chyba w sposób zamierzony wybrakowaną w wielu miejscach, no tyle ona stanowi wyzwanie i wyzwaniem będzie. To tutaj też przy okazji tworzenia zrębów tego projektu, ale też elementów, które towarzyszyły temu projektowi, to co chwilę niejako pojawiały się znaki zapytania i nowe wyzwania, nowe tropy, wielkie puste przestrzenie, właśnie wielkie znaki zapytania i można byłoby je niejako mnożyć na każdym kroku. Od podróży Lemkina z Polski do Szwecji, z Szwecji do Stanów przez Związek Sowiecki, przez wyidealizowany, bardzo chyba nieprawdziwy, niemożliwy obrazek tej podróży, która sprowadza się w autobiografii wyłącznie do pejzażu podróży pociągiem i oglądu niejako wyzbytego całej tej grozy przeprawy w trakcie wojny i bez wielu niejako pytań zarysowanych, które stanowiły niejako też kanwę czegoś, co pokazywaliśmy w Nowym Jorku w ramach wystawy dotyczącej Lemkina, czyli całej tej wielkiej odysei pomiędzy Europą a Stanami Zjednoczonymi przez no właśnie te szeroko dzisiaj omawiane luki dotyczące dzieciństwa, dotyczące tych pytań, paradoksalnie nawet jeszcze z lat 30. wielkich, mniejszych i większych odkryć. Tutaj wspomniał pan profesor Redzik o statusie, o cezusie, chociażby nawet majątkowym, sposobie życia, innych obszarach zainteresowania Rafała Lemkina. To też ta przestrzeń różnego rodzaju odkryć i tropów, które się przeplatały zarówno profesora Madajczyka, jak też profesora Redzika. Pan profesor Redzik odnalazł, to też fenomenalny trop, ciekawy, wskazujący niejako na zupełnie jeszcze inny obszar dotyczący oceny niejako jego aktywności, czy też braku no właśnie tego większego nacisku w tych późnych latach 30. na tą teorię, czy też na ideę, której dał początek w początku lat 30. tym swoim słynnym referatem madryckim, niegłoszonym osobiście. Mam na myśli chociażby odkrycie, wskazanie na właśnie tego domu. Tekst na temat tego odkrycia pan profesor przygotował, on się w ramach tego projektu już niedługo ukaże, ale to jest też kolejna niejako cegiełka, którą trzeba dorzucić do kredytowej i do tablicy, którą tam wszyscy znamy, do tego miejsca, które wszyscy znamy. Jednym słowem, ta ilość przestrzeni, które będą odkrywane pewnie jeszcze w ramach samego życiorysu jest ogromna, ale też wpływ tej postaci jest trudny niejako do przecenienia, bo tutaj w naszym środowisku naukowym należałoby unikać niejako przymiotnikowania, ale gdyby tak zastanowić się nad Lemkinem, to na pewno był postacią skrajnie niejednoznaczną, skrajnie fascynującą i też bez wątpienia wielką. I ten wpływ, o którym wspomniał na końcu profesor Redzik, to znaczy ta przestrzeń oddziaływania, koncepcja, która dzisiaj pod wieloma względami budziłaby czy budzi wciąż znaki zapytania, ale też wciąż zostawia ogromne pole interpretacyjne, które bywa skrajnie użyteczne w dzisiejszych zmaganiach ze zbrodniami masowymi, które oceniamy na przestrzeni tych ostatnich kilkunastu czy dwudziestu kilku lat. Bo tutaj tak trzeba czytać niejako tą cezurę ponownego powrotu Lemkina w obszar międzynarodowy, także w obszar polityki międzynarodowej. I tutaj te przestrzenie, które on zakreślił te kilkadziesiąt lat temu, wciąż okazują się niejako otwarte i możliwe. I to zostawię niejako na kolejne dyskusje, bądź ciąg dalszej dyskusji, ale chciałbym tutaj z tego miejsca jeszcze raz pogratulować profesorowi Madajczykowi tej książki, o której wielokrotnie w trakcie powstawania dyskutowaliśmy, którą
recenzował tutaj siedzący koreferent profesor Redzik i fakt, że po tych kilku latach udało się dołożyć tak potężną cegłę, ale wartościową, w badaniach nad życiorysem Lemkina jest no bez wątpienia wartością dodaną tego projektu. Dziękuję bardzo za tą możliwość wypowiedzenia się i oddaję mikrofon. Czy któryś z panów by... Tak, ale czy panowie chcieliby się odnieść do komentarza? Dobrze, to już. Proszę. Dziękuję. Ja chciałbym zapytać o jeden z takich dość w mojej perspektywie istotnych wątków biografii Lemkina. Chodzi mi o to, że Lemkin był autorem opracowania dotyczącego Karla Haushofera. On przygotował takie opracowanie w końcu wojny i to opracowanie wydaje mi się, że odcisnęło dość duże piętno na poglądach Amerykanów na temat właśnie roli Karla Haushofera. W historiografii powojennej niemieckiej ono było raczej, ta historiografia szła w takim kierunku raczej pomniejszania tej roli Karla Haushofera. Dopiero w latach 90. ukazało się opracowanie, które diametralnie zmieniło optykę i wydaje się, że jakby doszło do podobnych wniosków co Lemkin. Moje pytanie jest takie, skąd u Lemkina zainteresowanie Haushoferem? Co Lemkin wiedział o Haushoferze? Czy czytał jego pisma? Jak doszedł do tego, że no, Haushofer miał swój udział w ukształtowaniu się tej narodowo-socjalistycznej ideologii, no, światopoglądu Adolfa Hitlera? Skąd to się właśnie u Lemkina wzięło? Dziękuję. Mamy jeszcze jedno pytanie, więc pozwolę zadać. Na moje pytanie pan profesor już częściowo odpowiedział, ale okres dotyczący II wojny światowej, lata II wojny światowej i kontakty Lemkina z dyplomatami to jest taki mniej znany aspekt jego biografii. Wiemy, że po wojnie on staje się niejako dyplomatą czy publicznym takim intelektualistą. Będąc w Szwecji, a później w Stanach Zjednoczonych, w jaki sposób dociera do źródeł, których korzysta, które w rządach państw osi są obszernie cytowane. Część z nich to są publikacje władz polskich, ale publikacje rządowe różnych krajów. Czy udało się dotrzeć panu profesorowi, badając właśnie lata wojenne życia Rafała Lemkina, do śladów jego bezpośrednich kontaktów z ambasadami polskimi w Stanach Zjednoczonych czy konsulatami lub innych państw okupowanych? Czyli mamy kolejne pytanie i jeszcze mamy jedno, zanim oddam panom profesorom głos. Ja nie tyle z pytaniem, co może z przypisem ustnym. I chciałam powiedzieć, że ślady Lemkina można znaleźć w różnych nieoczywistych miejscach. Na przykład była wydawana taka gazeta Ewa Pismo Tygodniowe. Tak, jest, zna, tak. Tak, to już to... Tak, to jest właśnie, na to chciałam zwrócić uwagę, bo to też sytuuje go w pewnym środowisku. Fakt, że został zaproszony na łamy takiego pisma, był znaczący i w jakim towarzystwie tam się znajdował, ponieważ pismo było prowadzone przez syjonistki dla syjonistek, ale zapraszano też przedstawicieli płci męskiej. To właśnie jest też interesujące, jacy panowie tam pisali i że w tym gronie znalazł się też Rafał Lemkin. Dziękuję bardzo za to pytanie. Czy mamy jeszcze jakieś pytania, czy oddamy głos panom profesorom? To w takim razie bardzo proszę o zabranie głosu. Dobrze, zaczynając od tego, że jesteśmy w pełni zgodni, że to nie jest ostateczna wersja biografii. Zresztą, gdy rozmawiając o angielskim wydaniu z jednym z wydawnictw, padła przy tym uwaga, ale jeden ze znanych tutaj brytyjskich profesorów, David Crowe, zebrał dokumentację i chce wydać pewne prawne takie od strony prawniczej podsumowanie
działalność. Krótko mówiąc, widać, że w tym obszarze dzieje się nadal dużo i znaczy ja w ogóle się ograniczałem co do tych wątków, bo nie sposób wątki prawnicze prawne pominąć, ale to nie jest rozprawa prawna, która by się w pogłębiony sposób analizowała, ale widać, że właśnie ta przyszła biografia będzie musiała zintegrować, włączyć wiele najprzeróżniejszych jeszcze prac, które powstaną. Natomiast tak, tylko jeżeli chodzi o kilka uwag. Znaczy wydaje mi się, że profesor Szawłowski był w trudnej sytuacji, pisząc swoje, znaczy w trudniejszej sytuacji, ponieważ jednak w bardzo wielu miejscach obszernie wyjaśniał, dlaczego błędnie pisano o pewnych wydarzeniach w życiu Lemkina. W związku z tym ja już byłem w znacznie lepszej, na lepszej pozycji, gdy chociażby odnośnie Madrytu mogłem po prostu krótko, wykorzystując też, znaczy czy głównie to, co on napisał, krótko opisać, co się tam działo. I wydaje mi się, że właśnie konieczność jeszcze ciągłego wyjaśniania błędów, znaczy trudno powiedzieć, to są błędy, bo to są po części informacje, które Lemkin sam wprowadzał do obiegu na swój temat. W każdym razie to się pojawia znacznie częściej. Ja dzięki temu, że nie musiałem tego już ciągle robić, mogłem pójść znacznie bardziej w stronę tego właśnie, co nazwałbym podobnie za Szawłowskim biografią intelektualną, czyli próba pokazania, prawda, co kształtuje daną osobę. Biografia, przy czym dobrze, wydaje mi się, że jednak jest... Są jednak mocne dowody przemawiające za syjonistycznymi sympatiami. I w tym okresie lwowskim, pewnych wystąpień i też późniejszego zaangażowania, natomiast zgoda, że mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją, o której zresztą inni autorzy już też pisali, ja też o niej piszę, gdy syjonistyczne sympatie wiążą się równocześnie z bardzo silnym, właściwie z brakiem działań. To znaczy należy stworzyć Izrael, ale ja się nie staram specjalnie o to, żeby tam przenieść, tylko jestem tutaj. Więc zgoda, że to jest też takie niejednoznaczne i być może pojawią się jeszcze jakieś świadectwa, myślę też o wspomnieniach, relacjach, które być może pomogą to lepiej wyjaśnić. Co do źródeł, o których jest mowa, niestety problem istnieje nadal, że nie do końca wiadomo, jak te źródła wyglądały. To znaczy wiadomo, że jest, że o czym się od lat pisze, wykorzystał firmę, prawda, w Szwecji, dla której pracował w okresie przedwojennym. Przyznaję, że nie dotarłem tego, jaka to była szwedzka firma, zapewne nie z tych największych, nazwijmy to średniego. Trzeba byłoby szukać jakiejś, nie wiem, która miała oddział w Polsce, bo jako... No tak, ale było, patrzyłem, ale tych oddziałów, znaczy było kilka firm szwedzkich w Polsce i w związku z tym, nie mając żadnej dodatkowej informacji, dość trudno jest, być może, nie wiem, być może coś w materiałach... Niestety archiwalia sądowe wszelkie są zniszczone, tak, bo teoretycznie tak można byłoby szukać po sprawach sądowych, no właśnie, prawda, gdzie jako adwokat występował, ale no nie mamy, Powstanie Warszawskie, no i w efekcie nie mamy, tak, więc, nie mamy archiwaliów. I... Więc mamy tylko, cały czas dysponujemy tym ogólnym sformułowaniem i w gruncie rzeczy brakuje też odpowiedzi na to, czy właśnie o te kontakty z polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi. Raczej, gdybym miał intuicyjnie odpowiadać, powiedziałbym tak, na pewno wykorzystywał także to źródło. Szczególnie, no, że właśnie, skoro sam wcześniej wspomina o tym, o swoich znajomych w niektórych ambasadach, widać, że w tym dyplomatycznym kręgu też miał pewne kontakty przed wojną.
starając się dotrzeć do źródeł. Wiadomo, że przecież że polskie władze na emigracji też zbierały, o czym prawda, nie musimy tego wątku kontynuować, szczególnie wobec osoby pytającej o to. Więc sądzę, że w naturalny sposób starał się także przez ambasadę polską, przez polskie przedstawicielstwo dotrzeć do tych materiałów, ale to jest bardziej właśnie intuicyjne przypuszczenie, no bo tak jak właśnie mówiłem, tego wątku kontaktów z polskimi dyplomatami, z polskimi organizacjami na emigracji, z polskimi, także z tymi prawnikami, z którymi, o których są tylko krótkie wzmianki, że się spotykał, prawda, których znał sprzed wojny, spotkał ich w Norymberdze. Ale to są krótkie wzmianki, z których no naprawdę niewiele można wnioskować. Natomiast co do Haushofera, przynajmniej, że tutaj nie potrafię dobrze odpowiedzieć na to pytanie, bo sądzę, że to jest zainteresowanie, które ukształtowało się już na emigracji. Bo na temat III Rzeszy, na temat narodowego socjalizmu Lemkin właściwie nie... To jest ten okres, jaki jest głównie zajęty byciem, reprezentowaniem szwedzkich firm czy firmy. Nie pisał wiele. Myśmy, prawda, jest zazwyczaj cytowany ten jeden krótki artykuł. Z 1934 zresztą, początek. Więc ja nie sądzę, żeby on wówczas w pogłębiony sposób wchodził w zagadnienia dotyczące źródeł narodowego socjalizmu, Haushofer, Lebensraum i tak dalej. To musiało się pojawić później, ale to jest też pewien obszar, co prawda co do samego przygotowania, opracowania, to już wiadomo, bo to zostało, natomiast co do tego takiego bardziej merytorycznego określenia obszaru zainteresowań Lemkina właśnie w tej drugiej połowie wojny szczególnie, to jest jeszcze też postulat badawczy. Zresztą ja cytuję w książce, przywołuję jeden dokument, na który przypadkiem wpadłem, w którym nagle Lemkin odpowiada na bodajże jeden czy dwa pisma dotyczące germanizacji, od poszukiwania dzieci, które zostały zrabowane do germanizacji. Tego nie było w tym i w innych, nie znajdowałem tego w innych opracowaniach i przyznaję, że ta informacja jest bardzo szczątkowa, prawda, bo widać, że on też tym obszarem się zajmował. Krótko mówiąc, zarówno czy to dotyczy Haushofera, czy dotyczy tego innych obszarów, którymi się zajmował, to w tej przyszłej biografii, o której jest mowa. I na sam tylko koniec, dodając tylko, że jednak powiedziałbym, że książka nie jest cegłą, ona jest wbrew polskim zwyczajom ostatnim zrobionym, gdzie książka poniżej 800 stron dyskwalifikuje historyka zasadniczo. Natomiast no, ja przyjąłem jednak trochę wzór anglosaski, że tak... Książka powinna być przyjazna dla czytającego, to znaczy jeżeli chce ją gdzieś kupić i wziąć na drogę, to nie powinien uciekać na widok jej ciężaru, tylko powinien go zainteresować. I wydaje się, że dlatego ona jednak, znaczy sądzę, ale już zupełnie poważnie, sądzę, że to chyba też dobrze, bo ona przez to może chyba też no dotrzeć do czytelnika, który po prostu będzie ogólnie zainteresowany tą problematyką. Panie profesorze? Ja nie wiem, co mogę jeszcze, proszę Państwa, dodać. No, jeśli chodzi o Haushofera, no to nic więcej nie dodam, co powiedział pan profesor Madajczyk. No, to jest chyba rzeczywiście poszukiwanie źródeł i chyba ekspansjonizmu bardziej Hitlera przez Lemkina w tym okresie już po 1942-1943 roku. No i dlatego dotarł do Haushofera. No, więcej nic nie jestem w stanie w tej chwili powiedzieć. Co do śladów z kontaktów z ambasadami, to ja pamiętam, jak przez lata współpracowałem z profesorem Szawłowskim od 2005 roku prawie do śmierci. No i wielokrotnie próbowaliśmy poszukiwać, on próbował, wszystkich, których znał, to do tego też
namawiał w sposób czasami nieznoszący sprzeciwu, ale te poszukiwania były mało skuteczne, jeśli chodzi o jakieś źródła. Znaczy, Lemkin nie był powszechnie znaną osobą w 1939 roku, taką osobą, która byłaby godna odnotowywania przez na przykład same jednostki takie jak ambasady, konsulaty, prawda, w sposób inny niż tradycyjny. Myślę, że tu może kiedyś coś się znajdzie, ale żadnych śladów. Jeśli można dodać, to ja się w pełni zgadzam z wnioskiem dotyczącym chociażby kontaktów, czy też braku de facto kontaktów z Janem Cichanowskim, czyli z naszym ambasadorem na miejscu w Waszyngtonie. Znaczy, intuicja wskazuje na to, i to po części wskazuje na to autobiografia, że Lemkin bazował na tych kontaktach personalnych prywatnych wokół ONZ-u, prywatnych. I to w dużej mierze jest Nowy Jork, natomiast ja nie trafiłem, wertując korespondencję depesza, które wychodziły bądź trafiały w obszar Waszyngtonu do Cichanowskiego, na nic, co by wskazywało na chociażby chęć Lemkina, próbę nawiązania kontaktu, czy na jakąś informację nie bezpośrednią, ale która by wskazywała na to, że ktoś taki, polski prawnik, próbuje nawiązać kontakt, ma jakąś prośbę i tak dalej. Nic takiego nie znalazłem. To by po prostu niejako znajdowało niejako też to potwierdzenie czy odzwierciedlenie w tych kontaktach norymberskich z Sawickim i z otoczeniem, że to jest jakiś element właśnie de facto koincydencji personalnej, fizycznej gdzieś na miejscu. Być może on to czytał jako, i słusznie, jako drogę nieefektywną, bo to, co my najczęściej czytamy jako te kontakty właśnie szerokie jego, około dyplomatyczne, to jest ta intuicja, która kieruje go właśnie w tą stronę państw afrykańskich, Ameryki Południowej i tak dalej, czyli próbę budowania właśnie koalicji przez niewielkie jednostki dyplomatyczne, kontakty osobiste i właśnie wiarę w to, że wychodząc poza nurt właśnie geopolityczny wielkich mocarstw, jest w stanie coś on personalnie, właśnie taki prywatny, jeśli szukać w ogóle tu określenia, czy próby zaklasyfikowania go jako dyplomaty, ja byłbym ostrożny, no byłby takim prywatnym dyplomatą swojej idei i wtedy szukał, no i szukał tych, i on częściowo o tym po prostu wspomina. Zresztą wspomina to w autobiografii swojej, ale też profesor Szawowski bardzo szczegółowo to też opisał, taki nieoficjalny, prawda, jak to wiedzieliśmy. Natomiast tutaj trzeba wspomnieć jeszcze o Rapaporcie w tym kontekście, bo mam wrażenie, że tego nie doceniamy, że ta siatka kontaktów Lemkina to jest stworzona w dużej mierze przez Rapaporta. To Rapaport poprzez swoje umiejętności, nawet Ogilinski wspomniany, to oddał mu cześć w tym aspekcie, że potrafił tworzyć bardzo wiele rzeczy z niczego. Był niezwykle kreatywny. No, sama idea unifikacji prawa karnego i tworzenia fundamentów międzynarodowego prawa karnego, no to przecież to nie tylko Peja, to Pella, prawda? Czy to także w dużej mierze Rapaport, nawet nie wiem, czy nie bardziej, bo Rapaport często wysuwał na czoło kogoś innego, ale gdyby nie jego operatywność, umiejętność, prawda, przecież Lemkin przez długi czas był jego sekretarzem tak naprawdę, a więc osobą najbliżej współpracującą z nim. I to nie tylko na forum współpracy międzynarodowej, ale także w komisji kodyfikacyjnej. Z tego potem Lemkin wyolbrzymiał troszkę swoją rolę jako ten, który uczestniczył w tworzeniu prawa w Polsce odrodzonej, prawda? Ale w tym sensie miał rację, że skoro sekretarz generalny miał największy chyba wpływ tak naprawdę organizacyjny, no to skoro on był sekretarzem sekretarza generalnego, no to ta rola też pewnie była istotna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo naszym prelegentom za przybliżenie nam, jak się okazuje, za wyczerpujące przybliżenie nam ciągle niewyczerpanego tematu. Było to bardzo interesujące wysłuchanie i Państwa wystąpienia, i jak również udziału w dyskusji. Temat jest niewyczerpany i dlatego będziemy jeszcze na kolejnym seminarium dalej postać Rafała Lemkina przybliżać. Mianowicie będziemy mieć gościa, już dzisiaj zapraszam na kolejne seminarium. Naszym gościem będzie profesor Marek Kornat, który przybliży nam wkład Rafała Lemkina w uchwalenie konwencji dotyczącej ludobójstwa z 9 grudnia 1948 roku.
Bardzo dziękuję jeszcze raz i serdecznie zapraszam już za tydzień 19 kwietnia. Dziękuję.